Proszę. 400 gram skrzydełek z kurczaka, 200 gram wołowiny, jeden mały seler, 4 marchewki, 2 małe pietruszki, spalona cebula, duży czosnek, liść laurowy, ziele angielskie i sól. Mięsko umyte, przygotowane warzywka obrane, przygotowane cebulka spalona. To wszystko do garka razem z czosnkiem. W starych czasach moczono mięso dlatego, że było konserwowane solą. To jest XVI-XVII wiek. Rosoły wtedy były gotowane głównie z dziczyzny. Zalewamy 3 litrami wody. Nastawiam, niech to się zagotuje od zimnej wody, niech całość esencji i smaku przejdzie do wywaru. Gdy się zagotuje, przykrywamy. Gdy się zagotuje, wyciszam i zostawiam na 3-4 godziny. Wracając do dawnych czasów, do rosołów były dodawane przeróżne warzywa, koper, tak jak teraz jest dodawana i kapusta, i por, przeróżne rzeczy. Rosół ma tysiące postaci, jednak główną cechą tego fantastycznego wywaru jest jego uniwersalność. On sobie teraz, widzicie, się wyszumował. Ja tego nie zbieram, zostawiam, żeby to opadło, bo jest to białko. Jest to bardzo duża wartość odżywcza i ono sobie ładnie opada, później się rozmywa w całym wywarze. Rosół można podać z kołdunami, można podać z ziemniakami, można podać z makaronem. Jest wiele różnych sposobów na podawanie rosołu. Gdy nam zostanie rosół, z niego możemy zrobić praktycznie niemal każdą inną zupę, no może z wyjątkiem owocowej i zup, które są nawędzące, bo te powinny być gotowe, gotowane na rzeczach wędzonych, a owocowa, jak sama nazwa wskazuje, na owocach. Smacznego.